W Riyadzie, gdzie odbywa się ceremonia losowania fazy grupowej finałów wygrana, Iga Świątek, jedna z głównych pretendentek do tytułu, została przydzielona do grupy Skorigałów Jesicą Pegulą oraz Barborą Krejczykową. Jest to silna grupa z zawodniczkami, które odnotowały znaczące sukcesy w ciągu tego sezonu. Aryna Sabalenka, liderka rankingu wygrana i zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych w tym roku Australian Open i US Open znalazła się w innej grupie, co było zgodne z zasadami turnieju, eliminującymi możliwość wczesnego spotkania dwóch najlepszych tenisistek na świecie. Interesującym aspektem finałów wygrana w Riadzie jest to, że wyniki turnieju zadecydują o tym, kto zakończy rok na szczycie światowego rankingu kobiecego tenisa. Świątek, która w tym roku triumfowała w Roland Garros, ma szansę odzyskać pozycję liderki, choć nie będzie to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę poziom rywalizacji i formę Sabalenki. Świątek w swojej grupie zmierzy się z zawodniczkami, z którymi ma różnorodne doświadczenia. Z Corigałów, która zajmuje trzecie miejsce w rankingu, Polka ma bardzo dobry bilans 11 i 1 ich ostatnie spotkanie miało miejsce w półfinale Roland Garros, gdzie Świątek wygrała 6,2, 6,4 Jessica Peguła. Która jest szósta w rankingu, pokonała Świątek w ich ostatnim spotkaniu w ćwierćfinale US Open wynikiem 2,6, 4,6, co może sugerować, że Amerykanka będzie trudnym przeciwnikiem. W przypadku Barbary Krajczykowej, bilans ich meczów wynosi 2,2. ,2, jednak w tym roku jeszcze się nie spotkały, co dodaje element niepewności do ich nadchodzącego starcia. Biorąc pod uwagę, że wyniki w Riadzie będą miały kluczowe znaczenie dla końcowej klasyfikacji rankingu wygrana, emocje związane z turniejem są gwarantowane, a każdy mecz w grupie Świątek będzie miał wielkie znaczenie zarówno dla niej, jak i jej rywalek. Riad, jako nowa sceneria dla finałów wygrana, stawia przed Igą Świątek szczególne wyzwanie. Aby odzyskać pozycję liderki światowego rankingu, Polka musi nie tylko wygrać turniej, ale także liczyć na mniej udane występy Eriny Sabalenki, która obecnie wyprzedza ją o 1046 punktów. W zeszłym roku świątek zwyciężyła w finałach, wygrana w Cancun, ale tegoroczne zawody w Arabii Saudyjskiej przynoszą nowe wyzwania i dynamikę. Aryna Sabalenka, liderka rankingu, również przygotowuje się do rywalizacji. Choć w nieco nietypowy sposób. Ostatnio została zauważona na treningu piłkarskim, co z pewnością jest odprężającym elementem jej przygotowań. Wideo z jej udziałem, gdzie bawi się razem z Onziaber, tunezyjską tenisistką, podkreśla lekkość i radość, jaką czerpie z aktywności poza kortem tenisowym. Finały wygrana rozpoczynają się 2 listopada. Pierwszego dnia zawodów Aryna Sabalenka zmierzy się z Chin Wen Zheng, a Jasmine Paolini stanie naprzeciw Jelen i rybakiny. Dzień później, 3 listopada, Iga Świątek rozpocznie swoje występy meczem z Barborą Krejcikową, a Cori Gałów zmierzy się z Jesicą Pegulą. To właśnie wyniki tych spotkań będą miały kluczowe znaczenie dla końcowej klasyfikacji i decydować będą o tym, kto zakończy sezon jako numer jeden. Przed świątek stoi więc nie lada zadanie, ale jej dotychczasowe osiągnięcia i determinacja wskazują, że jest w pełni przygotowana, aby stawić czoła wyzwaniom i rywalizować o najwyższe cele. Turniej w Riadzie zapowiada się jako emocjonujące zakończenie sezonu, gdzie stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale także pozycja liderki rankingu wygrana.